Dobrze, kolejna gierka Lost in the Darkness. Jak widzicie po kolorach, ktoś się bardzo inspirował First to Fat Home. Mamy tutaj w tej gierce trzy krótkie historie. I sprawdźmy, bo jestem podjarany, ja First to Phantom uwielbiam. Co tutaj będzie? Aha. Ciemność otacza mnie jak jakiś płaszcz. Prześladuje mnie każdy zakamarek mojego umysłu. Strach jest moim nieproszonym kompanem. Robi z mojego serca... Moje serce robi się zlobowaciałe. Które nawet mnie tu doprowadzi. Wszystko zaczęło się od prostej pracy. Wszystko miało od ukrytej tej tajemnicy w głębiach lasu. Mój kompan i ja zaczęliśmy szukać nieznanego. Poszukiwać prawdy. Okej. Okay. Our very bodies go to the embrace to sleep. Okej. Okay. Bardzo się tego bali i chciała tam... Nie chciały chyba spać. Chciały bardzo spać, ale kiedy się obudził i świat wokół niego zaczął się zmieniać. Mój kompan zniknął. Zniknął bez śladu, zostawiając za sobą tylko szepty jego prezencji. Zdeterminowany odkryciem tajemnicy, w desperacji poszedłem na poszukiwania. Moje te, jak to się mówi, odgłosy stóp odbijały się echem w cichym lesie. Jestem Liam, mam 27 lat. Wszystkie rzeczy mnie tu sprowadziły. O, już znam ten dom. Trochę. Tutaj, kurde, była do dupy zrobiona gra z sąsiadami. Ale dobra, rozumiem, aseciki, nie? Ja mam się ubrać czy coś? Ale widać, że jestem taki VHS-owy. Ten sam nawet chyba co w First to Fat Home, nie? Tak, tu są drzwi. Tutaj mamy kolejny jakby ten. To pamiętam. Tutaj jest kibel. Ząbki coś do mycia? Nie. Tutaj jakby była pracownia kiedyś, ale tu też jest telewizor i ten. I tu było zejście w dół. I po prawej były... Chyba drzwi, nie? Ja po prostu chyba mam iść, nie? I pojechać. Czy nie? Ale jaki kadilaczek, ty! Nie, chyba nie, muszę coś zjeść. Tak mi się wydaje. Tutaj widzę, leżą ciperki. Tu jakieś płatki. Rich. I co ja mam z tym zrobić? Aha. Taki surowy? Aha, to zimna pizza. Dobra, myślę, że to stek. Okej. Okay. Tu śmieci, nie śmieci. Tu nie mogę otworzyć. Pamiętam, że gdzieś był tu garaż. Tu. O. Tu był garaż. Dobra, no zjadłem. No i co? Muszę iść chyba, nie? O, i teraz...
Zapomniałem wziąć moje klucze. Aha. Pewnie są na górze. Klucze do samochodu. Kurwa, gdzie one są? Tu nie. Tu też nie. Tu muszą być gdzieś na dole. Tu jest patelnia. Tu nie. W kuchni ich nie będzie. W garażu? Nie, tu mamy tylko wręczki. Ty no kurwa macie, no nie róbcie mi, tak się fajnie zapowiadało. Tak się fajnie zapowiadało, a nie mogę kluczy znaleźć. A, tu są. Ja pierdzielę, ślepy jestem. Jezu, ten trzask. Jedziemy naszym Cadillaczkiem. Mogę jeździć. Ale jazda. Radio. Gdzie mam jechać? Roz czy tu? Nie wiem, jadę tu. Okej. Okay. 153. Kurde, to te trzy historie mogą być strasznie długie. To tak może z 30 minut nawet będzie. Fajnie. O, samolot leci. Jadą inni. Ale ja mam lepszy wóz. Oh fuck! Co ty robisz? Typie. Co trąbisz? Czy my jesteśmy Ranger Station? Man? Henry Johnson. Hello, Liam. To twój pierwszy dzień w pracy. Nie bierzemy żadnych konsekwencji za to, co się tobie stanie. Nie wiem, czy ci powiedzieli. Jest tutaj żywy organizm, o którym nie wiemy nic. Bardzo rzadki żywy organizm, którego spróbujemy znaleźć i złapać. Mamy jedno zdjęcie, ale nie jest ten czyste. Nie jest przejrzyste. Mamy jedno z rzeczy, które nie jest przejrzyste tej żywej kreatury. Zaraz ci je wyślę. Będziemy pracować przez cztery dni. Mam na myśli ciebie. Ty śpisz na zewnątrz. Czekaj. 4 days means you will sleep outside the home for several... Aha, śpisz na zewnątrz w domu przez kilka dni. Zanim zaczniemy pracę, dwóch ludzi z tą samą pracą pójdzie z tobą, żeby ci pomóc znaleźć ten organizm. Uważaj na siebie. I dbaj o siebie. Alright. O proszę. To są ci dwóch ludzi, tak? A co ja mam teraz do domku wejść czy coś? Henry Johnson. Kolejny Henry Johnson? Hello, Liam. Teraz zaczniemy naszą pracę. Pójdziemy do lasu i zaczniemy pracować. Czy przygotowałeś się? Ty, no kurde, ale nie jak chciałem wybór, chciałem jeszcze zobaczyć. No dobra. Może nie będzie źle. Nie bój się. Jeśli zobaczysz coś dziwnego,
Mogę mu powiedzieć tak? Ile ich? A już dobra. 7,43. A może to nie będzie 3 story, tylko to jest trzecia story, a ja dwie jakieś pominąłem. Guys? I to jest już wtedy, co on mówił, że oni zniknęli? Nie, bo on mówił, że był z jednym, a potem dopiero... Gdzie ja jestem? On pewnie śni. On śpi pewnie i śni. Jeszcze oni nie dojechali. A co tu za... Henry Johnson umarł? What the fuck? Co to było? Czy to nie był jakiś kultysta? O, mówiłem, że śnił. Obudziłeś się? Miałem zły sen. Teraz wydaje mi się, że zaczynasz się bać. Za chwilę się zatrzymamy. Ty, ale to był chyba nawet ten z First Phantom Asset, tak mi się wydaje. Dobra, zatrzymamy się tutaj. Okej, no to idziemy. Rozłożymy obóz tutaj. Liam przyniósł equipment, więc przygotujmy namiot. Za dnia skończymy naszą pracę. Chciałbym, żeby to było takie łatwe. 11:57. Niby śpię, ale nie śpię. Dobrze, że jestem sobą. Uuu, Henry Johnson. Ty! To jest picture of the living creature I told you about. Przecież to wygląda jak obcy. Okej. Kurwa, alien! Guys! Wait the fuck up! Szedł tam! Ale on jest ślepo, on nie widzi. Znaczy, chyba nie wiem, gdzie on ma oczy, nie pamiętam. O, i nie ma ich. Postawili latarkę, wszystko. Mogę jechać i spierdolić. Ktoś mi świecę wykręcił. Ktoś tu szedł, widziałem. Ale nie chcę iść. Za nim. No i co teraz? Mam iść ich poszukać? Trochę się cykam. Halo? Jest tu kto? Druga 34. No widziałem, jak ktoś mi święce wykręcał, nie? Chyba nie wiem, w którą stronę byłem odwrócony. Ja się jeszcze w lesie zgubię, nie? Halo, guys. Where the fuck are you? Tam już jest zamknięte. Tu już jest ściana. Może tutaj?
Ściana. Invisible ścianę. Może pójdźmy w tą stronę bardziej. O, 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 jest droga. Jest droga. Moja droga, moja droga. Jesteś dla mnie taka droga, że nawet cię nie kupię, bo i tak mam cię w dupie. Calling to Henry Johnson. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Fuck. Nie odbiera. Ale no mówił mi, jestem zdany na siebie, nie? Chodź, po prostu chodźmy drogą. Gdzieś dojdziemy, nie? Gdzieś nas ta droga zaprowadzi. Każda droga ma na końcu swego pieroga. O! Się wystraszyłem. Za 47. Jakiś house. Jakiś house. I stodoła. Ale ze mnie tu pierdoła. O! Halo? Liam! Kim jesteś? To ja, Henry Johnson. Gdzie jesteś, stary? Nie wiem, chyba się zgubiłem. Dlaczego poszedłeś bez swoich kolegów? Obudziłem się dzisiaj i oni zniknęli. Co masz na myśli, mówiąc zniknęli? Nie wiem. Po prostu się obudziłem i nikogo już nie było. Liam? Oni jeszcze nie wrócili. Czekają na ciebie. Co masz na myśli? Kiedy przyszedłeś do mnie wczoraj i powiedziałeś, że chcesz iść? Czekaj. Yesterday and I told you they would come. You went and did not go out with them. Aha, to powiedziałeś, że nie chcesz iść z nimi. Czyli oni jeszcze nie poszli. Co masz na myśli, że zniknęli? Byłem z nimi przecież w obozie, w lesie wczoraj. I się rozłączyło. Ty, to ja może miałem jakiś zbidę, to nie byli oni. Garaż, włajasz. Nigdzie nie mogę wejść. Co się dzieje? Co się dzieje? What the fuck? Gollum! Goryl! Nie wchodź! Gdzie są klucze? Znajdź klucze. No mam. Tylko nie mogłem ich podnieść wcześniej. Dobra, nie wiedziałem, że tam są. Myślałem na początku, że jest kurwa kawałek czekolady. Uciekam. Nie wiem, co się odwala. Nie wiem, co tu się odwala, ale fajnie się gra, przyjemnie. Jest tajemnica i jest wszystko. Może bardziej ubogo jest niż First to Phantom, ale to wiadomo. Tamten gość już ma wprawę. A ten tu tylko się inspirował. Ciekawe, gdzie my dojedziemy w ogóle. Zabrałem jakiemuś gorylowi, grubasowi, kurde, vana i spierdzielam. Teraz nie wiadomo gdzie. Nie ma tu radia? Oh fuck. Holy shit!
Co się dzieje? Uciekam. A nie, schowałem się pod łóżkiem. Open the door. Otwórz drzwi, albo cię zabiję. Policja. O co im chodzi? Co ja zrobiłem? Co tu się stało? Uciekli? Uciekli chyba. Tok. Nie bój się, wszystko będzie w porządku. Złapaliśmy ich. Na szczęście przeżyłeś. Mieli przy sobie broń. A to nie byli ci, z którymi poszedłem do obozu? Ty jesteś Liam? Tak, to ja. Zgłoszono twoje zaginięcie. Nie, ja nie wiem, zgubiłem się w lesie i tyle rzeczy się zdarzyło. Chcę po prostu wrócić do domu. Nie bój się. Okej. Dziękuję, panie policjancie. Idę spać. No co jest? Nie mogę wejść. O! Kto to? Henry! Liam! Dzięki Bogu jesteś cały. Co się stało z tobą? Stary, tak po prostu zniknąłeś i nikt nie odbierał. Dużo problemów mnie złapało po drodze. Najważniejsze, że już jest wszystko dobrze. Chodź, pojedź ze mną. Pojedziemy po twoje auto. Chociaż cię nie znalazły, to prawda. I tak ciemność mnie konsumowała. I starałem się silniejszy. What the fuck? No dobra, fajne to było. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał. Widzimy się. No na razie żadnych fajnych horrorków już nie mam, ale oglądajcie Lara Soft, bo to jest fajny Tomb Prider, zajebisty. I co, widzimy się w kolejnych seriach na kanale, jak jakieś może tam znajdę, albo horrorki może jeszcze jakieś fajne. Bye bye.